Około 1890 roku Maria Dulębianka uczyła się jeździć na rowerze. No nie było to wtedy zupełnie normalne, ponieważ kobiety nie jeździły na rowerach, a jeśli już, to musiały się mocno natrudzić. Takie spodnie jak moje, to nic w porównaniu z tym, jakie pumpy wkładała Maria Dulębianka, żeby w ogóle na ten rower móc wsiąść. Oczywiście jest to tylko jeden z może mało ważnych epizodów z życia tej artystki, ale mnie wydaje się istotny, bo pokazuje, że była uparta, lubiła wyzwania i nie bała się tego, co mówią o niej inni. Dlaczego mówię dzisiaj o Marii Dulębiance? Samotnica to jest kolejna z naszych premier Big Book Festiwalu. Biografia Marii Dulębianki, napisana przez Karolinę Dzimirę Zarzycką, a wydana przez wydawnictwo Marginesy. Mam taki pomysł, żeby dzisiaj opowiedzieć Wam o 10 faktach z życia Marii Dulębianki i zachęcić Was do przeczytania tej książki. Po pierwsze, studiowała razem z Anną Bylińską malarstwo, najpierw w słynnej pracowni Gersona w Warszawie, a później w Paryżu. Po drugie, zaczynała swoją karierę malarską razem właśnie z Anną Bylińską, którą możecie znać trochę lepiej, i trochę młodszą od nich Olgą Boznańską. Po trzecie, pytanie, dlaczego tak często jeździła do Wiednia i co to miasto dla niej znaczyło. I wreszcie po czwarte, dlaczego tak wiele w swoim życiu podróżowała, nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca. Po piąte, dlaczego zarówno matka, jak i Maria Konopnicka nazywały Marię Dulębiankę Pietrkiem? Po szóste, jak wyglądała jej długoletnia relacja z Marią Konopnicką? I wreszcie, co bardzo tajemnicze i do dziś chyba niewyjaśnione, dlaczego jej szczątki zostały złożone w trumnie właśnie w grobie zmarłej przed nią Marii Konopnickiej? I wreszcie, czym były małżeństwa bostońskie i czy to, co łączyło ją z Marią Konopnicką, to właśnie był taki związek? Pytanie numer 7. Dlaczego Maria Dulębianka tak bardzo pragnęła zostać posłanką? No i dlaczego niestety jej się to nigdy nie udało? W ilu odczytach i wiecach emancypantek brała udział? I wreszcie pytanie numer 10, które może kończyć tę opowieść. Czy to prawda, że umarła na tyfus, dlatego że okryła się zakażonym kocem? O tym wszystkim przeczytacie w biografii Samotnica, napisanej przez Karolinę Dzimirę Zarzycką. Książkę wydało wydawnictwo Marginesy. Już wkrótce premiera, ja miałam tę przyjemność czytać tę książkę już teraz, ale to, co najważniejsze, to to, że z autorką Samotnicy będziecie mogli spotkać się podczas Big Book Festiwalu i na to spotkanie serdecznie Was zapraszam. Powiedz, że mamy to.